Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam dziś Was na mierzenie butów na wiosnę. Szukam jakiejś nowej pary i coś czuję, że dzisiaj znajdę. Dzisiaj będą królowały mokasyny, co nie znaczy, że będą tylko mokasyny. Będzie też kilka naprawdę świetnych innych rodzajów butów. I przy okazji taki przegląd tego, co jest teraz modne, co zauważyłam, oglądając różne buty w różnych markach, w różnych sklepach, jakie kolory w ogóle nam w tym sezonie proponują, bo powiem Wam, że dosyć niestandardowe. Zacznijmy może od takich bardziej standardowych, stonowanych kolorów. Będziemy sobie przechodzić później stopniowo do takich najbardziej szalonych. Pierwsze mokasyny marki Ryłko na... Nie wiem, czy to można nazwać obcasem, czy to można nazwać koturną, bo w tym miejscu są po prostu złączone. Także jak w nich chodzę, to czuję się tak, jakbym chodziła raczej na koturnie niż na obcasie. Szczerze mówiąc, średnio lubię koturny, dlatego te raczej ze mną nie zostaną. Rozmiar 39 jest dla mnie odpowiednim rozmiarem. Buty są odpowiednio szerokie, bo wiecie co, ja mam szeroką stopę, więc jeżeli któreś z tych butów tutaj będą na mnie za ciasne, to na pewno Wam powiem. Podeszwa traktorowata, takie jak były modne w zeszłym sezonie. Kolejne buty, mokasyny, znów Ryłko. Tym razem, jak widzicie, obcas zupełnie inny, już w zasadzie płaskie, w kolorze brązowym. Nazwijmy to brązowy, bo tamten był beżowy, a ten jest taki bardziej brązowy, kamelowy. Ja bardzo lubię takie buty. Jeżeli jesteście ciekawe, jakie obecnie mam buty w swojej szafie i które marki mi się najlepiej sprawdzają, to zapraszam Was na film z moją kolekcją butów wiosennych. Nie ma tam jeszcze mokasynów, dlatego postanowiłam tą szafę, garderobę nieco uzupełnić i tych mokasynów będzie dzisiaj troszkę więcej. Tutaj również ten rozmiar jest dla mnie odpowiedni. But całkiem lekki. Także one się wydają, słuchajcie, takie strasznie ciężkie, ale wcale takie nie są. Kolejne buty marki Ryłko, ale tym razem już w porównaniu z zeszłym sezonem mamy nieco inną podeszwę, bo jak widziałyście wcześniej, to ta podeszwa przypominała bardziej takie workery, trapery, a tutaj już jest bardziej płaska podeszwa, zupełnie inna. Kolor beżowy, taki ciepły, z chwostem, bardzo ładne. Ryłko Relax, one są dosyć szerokie, wygodne i właśnie się zastanawiam, czy chcę takie buty bardziej, powiedzmy, toporne, ciężkie, ale właśnie nadające takiej, wiecie, młodości, świeżości, takiego bardziej stylowego wyglądu, czy może bardziej klasyczne właśnie na zwykłej podeszwie. Ostatnie buty marki Ryłko, tym razem na obcasie, ale znów ta płaska podeszwa, która tutaj nie ma żadnych rowków. Bardzo ładny, elegancki, klasyczny model. Myślę, że świetny do spódnicy i nad tymi butami się zastanawiam. Zaraz Wam pokażę jeszcze moich faworytów, bo się tutaj waży decyzja. Bardzo ładne, były jeszcze inne kolory. W zasadzie z każdych z tych modeli, które Wam dzisiaj przedstawię, było kilka kolorów. I właśnie kolory w tym sezonie królują. Zaraz Wam jeszcze powiem, jakie, także zaczekajcie. Ze złotymi dodatkami i nad tymi się zastanawiam. Są bardzo wygodne i są takie bardziej, powiedziałabym, że eleganckie. Myślę, że też świetna alternatywa dla tych, które nie lubią butów na szpilce, a lubią mieć obcasik, myślę, że bardzo eleganckie. Przejdźmy może do Wenecji. Zamówiłam tam również kilka par. Mam w swojej szafie też buty tej marki i mi się dobrze sprawdzają, dlatego złożyłam zamówienie. Te już mają taki jasny kolor, to już jest taki jaśniutki beż, rozmiar dla mnie odpowiedni, ta traperowa podeszwa i bardzo mi się podoba tutaj przód, bo ten ozdobnik jest wykonany z plastiku w kolorze buta i uważam, że wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Ja ostatnio polubiłam jasne buty, dlatego te trafiają do poważnych rozważań. Tutaj będzie się decyzja cały czas podejmować na bieżąco. Jak będę montować ten film, to pewnie ostatecznie tę decyzję podejmę. Jeżeli chodzi o te buty, to są dosyć ciężkie,
ale myślę, że nie będzie źle, jakoś damy radę i też dosyć jasne, także się zastanawiam też, czy ten kolor nie jest dla mnie za jasny, ale zobaczymy jeszcze. Kolejne buty z Wenecji, tym razem na obcasie i na traperowej podeszwie, także takie połączenie powiedzmy tych zryłko. Kolor beżowy, ale tutaj już jest nieco ciemniejszy, także mi się wydaje, że ten kolor jest zdecydowanie lepszy. Były też tańsze, bo były na wyprzedaży, tamte były w regularnej cenie. W zasadzie z wyprzedaży to są chyba tylko te, a resztę butów to są najnowsze kolekcje. Widzicie, bez żadnych ozdobników i kurczę, bardzo mi się podobają i podoba mi się też cena. Także nie będę tutaj tego kryła. Wenecja ma bardzo fajną jakość, więc wiem, że te buty będą ze mną na lata, dlatego staram się też podjąć odpowiednią decyzję, tak żeby mi przez lata pasowały do moich ubrań i nad tymi się będę zastanawiać. One tutaj od środka mają gumę, także fajnie się będą dopasowywały do stopy i jeszcze muszę tak trochę w nich pochodzić i sprawdzić, czy czasami mi nie spadają ze stopy, kiedy mam rajstopy, a nie skarpetki, bo jednak przy takich butach może być ciężko, a Wenecja ma dosyć też szerokie te buty, wygodne właśnie dla osób z szeroką stopą, tylko nie wiem, czy nie za szerokie. Wenecja, kolejne i tym razem, jak widzicie, zupełnie odmiana kolorystyczna, bo różowy, w dodatku z takimi elementami, powiedzmy złoto, bursztyn, coś takiego, znajdziecie teraz w sklepach całą masę mokasynów, nie tylko na tych grubych podeszwach, ale na płaskich i w wielu, wielu kolorach. Króluje róż, króluje też błękit. Także bardzo energetyczne, ładne kolory. Zazwyczaj są to takie bardziej stonowane kolory, mniej rażących. I tutaj zamówiłam różowe, tak z ciekawości, szczerze mówiąc, bo nie szukam akurat różowych butów, wolałabym coś beżowego. Znajdziecie też w Wenecji, akurat nie zamówiłam, bo się zastanawiam, jak one będą wyglądać po użytkowaniu, wykonane ze skóry lakierowanej. I są też właśnie te na obcasie, na traperowej podeszwie, tak jak ja Wam pokazywałam, w przepięknych, pastelowych kolorach, z tym, że no zastanawiam się właśnie, jak z taką lakierowaną skórą, czy one się nie będą gdzieś łamać, szczególnie kiedy, wiecie, dużo jeżdżę samochodem, prowadzę jednak i ten pedał gazu odznacza się na butach. Znów Wenecja i kolejny trend. Buty są skórzane, ale pachną cukierkami. Nie wiem, piszcie mi, jeżeli macie pomysł, czy Wenecja coś zmieniła. Naprawdę, pachną cukierkami. Tutaj mamy plastikową klamrę w kolorze buta. Skóra jest perforowana, także tutaj wszędzie przechodzi powietrze. Płaska podeszwa i tego typu butów znajdziecie teraz całą masę w sklepie, w sklepach. Jeżeli chodzi o taką podeszwę, o też barwy i też o ten kształt buta. Także widzę, że będzie teraz bardzo modny. Tak jak w zeszłym roku, tak jak mówiłam, ta ciężka podeszwa, tak teraz wchodzi ta coraz cieńsza i te buty się robią takie bardziej, powiedzmy, eleganckie, a mniej sportowe. Marka Tamaris, też marka dobrze przeze mnie znana, ale chyba akurat nie mam żadnych butów i te są już najbardziej takie, powiedziałabym, że sportowe. Coś połączenie tej grubej podeszwy z tą płaską i są dosyć miękkie i elastyczne, jak je wzięłam tutaj do ręki. Dodatkowo na wkładce mają w środku takie wybrzuszenia, jakby chodzi tu pewnie o jakiś relax fit, jakiś komfort noszenia, także wyglądają na całkiem komfortowe. Wykonane są ze skóry, z numbuku to będzie. To będzie numbuk, bardzo ładne i jestem ciekawa, jakby się sprawowały, bo czy ze mną zostaną, to słuchajcie, nie do końca jest mój styl. Bardziej mi się podobają te z Wenecji, ale te też chciałam zobaczyć, bo wiecie, na stronie internetowej to jest jedno, a na żywo to jest jednak drugie. Delikatnie zmieniamy temat, zmieniamy styl. Ralph Lauren, to są chyba buty z wyprzedaży. Już nie pamiętam. Sneakersy, jak widzicie, białe. Ja nie miałam jeszcze butów z Ralpha Laurena
I czy będę miała, to się jeszcze zastanowię, bo mam dwie pary sneakersów, które nadal są dobre i nic się z nimi nie dzieje, ale te zamówiłam z ciekawości właśnie dlatego, że jeszcze nigdy nie mierzyłam ich butów i chciałam po prostu sobie porównać. Wygodne, tutaj dosyć szerokie, ale zgrabne. I to mi się podoba, że są zgrabne, bo czasami te buty są po prostu takie, wiecie, szerokie, rozczłapane, a te są naprawdę ładne i wygodne. Także do przemyślenia, czy sobie zostawiać jako zapasową parę, czy może jednak nie. Będąc przy właśnie zmianie tematu, Skechersy, ale bardzo ciekawe, właśnie tak jakby pomalowane markerem. Dodatkowo podeszwa jest czarna, a but jest biały. Tutaj mamy, tak jak w Air Maxach, ten obcasik. Mi się Skechersy sprawdzają. Mam w swojej kolekcji, już trochę w nich chodzę, także są wygodne. I się rozglądałam po prostu, co tam jeszcze się pojawiło. I jest cała masa i jest bardzo dużo właśnie modeli kolorowych, z napisami, z rysunkami. To jest akurat model biały, ale był chyba jeszcze czarny. Były też takie, gdzie podeszwa była w ogóle pokolorowana tymi markerami. Także bardzo, bardzo ciekawe modele. Na mnie ten rozmiar 39, bo chyba taki zamówiłam, tak, 39 jest rozmiarem odpowiednim w marce Skechers. I jestem z takich butów zadowolona. Kurczę, strasznie mnie przyciągają, ale może jak będą na promocji, to się zastanowię. Gotowe na totalny szok? Buty marki Buffalo, wegańskie w 100%. Bardzo kolorowe, różowe, na grubej podeszwie, ale wiecie co, nie są aż takie ciężkie, są niewiele cięższe od tych mokasynów skórzanych, więc nie jest naprawdę źle. Tutaj mamy jakiś taki dodatkowy ozdobnik. Ja, słuchajcie, bym z tym brelokiem nie chodziła, bo nie lubię, jak mi coś... O właśnie, jak mi coś tam szeleści i w ogóle przeszkadza. Także brelokowi bym podziękowała, ale same w sobie są piękne. To jest... To nie jest skóra, ale powiedzmy przypomina skórę taką lakierowaną. Ciekawa jestem właśnie, jak przy użytkowaniu. Są całkiem wygodne. O dziwo, nie odczuwa się tego ciężaru na stopie. Fajna podeszwa, także jeżeli lubicie buty przykuwające wzrok, jeżeli lubicie buty barwne, to koniecznie zaglądnijcie do marki Buffalo, bo to jest jeden z wielu, wielu kolorowych i naprawdę ciekawych designowo modeli. W tej marce znajdziecie ich całą masę. Tak jak mówię, buty są wygodne i są po prostu piękne. Ja teraz też kupowałam dzieciom buty na wiosnę i jakie są przepiękne buty dla dziewczynek. I właśnie to jest dla dużych dziewczynek, a spokojnie znajdziecie odpowiedniki dla małych. Takie piękne, śliczne, słodkie, księżniczkowe. To dla dużej, a tamto dla małej. Kolejnie Ralph Lauren. Tym razem... Powiedzmy baletki, nie wiem czy tak można nazwać, ponoć wracają do mody i rzeczywiście widziałam całkiem sporo w markach balerinek, także no nie wiem czy to można nazwać balerinką ze względu na kształt noska, bo jednak te standardowe balerinki mają nosek okrągły, ale jeżeli lubicie balerinki, to będziecie miały w tym roku wielki wybór balerinek. Te buty są wykonane ze skóry imitującej skórę węża. Ja szukałam takich w panterkę, ale kurczę, strasznie ciężko mi znaleźć. Na pewno ze mną nie zostaną, bo mam dosyć dużą stopę jak na mój wzrost, a te buty jeszcze to potęgują. Są tutaj mocno zwężane, przez co trzeba brać większy rozmiar niż normalnie. Tu jest rozmiar 40 i designowo całkiem fajnie, tylko ten nosek jest po prostu zbyt ostry. I na sam koniec zupełnie inne buty. Marka Ride i wzięłam sobie takie buty bardziej, powiedzmy, eleganckie do sukienek właśnie letnich na jakieś imprezy letnie, ale na płaskim obcasie, bo byłam po prostu ciekawa, jak one będą wyglądać na stopie, bo wiadomo, że szpilki są piękne, ale na przykład cały wieczór w nich wytrzymać, no to nie zawsze się da, naprawdę trzeba trafić na świetną parę i szukałam jakiejś alternatywy, także myślę, że są całkiem niezłe, aczkolwiek no...
aż tak bardzo mi się nie podobają. Nie uważam, żeby wyglądały jakoś bardzo szałowo na mojej stopie, jednak jak dla mnie to ten obcas, choćby niewielki, ale musi być, tutaj wielkiego obcasa nie ma. One są też tutaj dosyć szerokie, także są całkiem wygodne. Problem jest tylko taki, że no, szału nie ma. I to byłyby wszystkie pary, konkretnie 14 par butów, które udało mi się zamówić. Piszcie mi koniecznie, czy któreś Wam wpadły w oko i czy jesteście zwolenniczkami balerinek, które, tak jak już mówiłam wcześniej, mają być bardzo modne w tym sezonie i widzę, że po prostu każda marka już jakieś sobie modele zaplanowała, więc pewnie będzie ich po prostu więcej. Jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie o łapka w górę i subskrypcji. Zapraszam Was na następne filmy. Do zobaczenia, pa!